Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Ale jeszcze są wolne miejsca, tam pani stoi. Tak, zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, mnie prosili, abym powiedział coś na temat, jak powstała ta kaplica pamięci męczenników polskich. Może dlaczego też? Otóż, jeżeli ktoś modli się liturgią godzin, to dzisiaj w czytaniu w jutrzni było słowo świętego Pawła Apostoła do Rzymian. I mówi święty Paweł, królestwo Boże to nie jest to, co się je i pije, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Każdy z nas chce coś zrobić dobrego, chyba tak. Jeden chce zdobyć dyplom, drugi może później ożenić się, czy wyjść za mąż, jeszcze ktoś inny dom wybudować. Coś mieć też chce, i myślą często ludzie, że tylko to, co mieć. Święty Jan Paweł II szczególnie mówił: to, co być. Ciągle pytał: być, czy mieć, być i kim być. Właśnie jak budować swoją przyszłość i przyszłość innych. Bardzo prosto. Miłuj bliźniego, jak siebie samego. Takie przykazanie. Miłuj bliźniego, jak siebie samego. Przeciwieństwem tego jest zabijanie. A zabijanie rozpoczyna się. Od zwykłej niechęci do, do drugiego człowieka, czy może aż do nienawiści, złego słowa o drugim, odbieranie dobrego imienia, a może od propagandy to jest następny etap. I tak zabijanie się zaczynało. W czasach nowożytnych widzimy, czy to w Meksyku, czy w Hiszpanii, czy w Europie, gdzieś w Polsce, w Niemczech. W sowietach. XX wiek, w każdy wiek, w każdym wieku byli ludzie, którym było dalekie to przekazanie miłu i bliźniego jak siebie samego. Miłość własna, egoizm, aż konsekwencją egoizmu jest zabijanie. I właśnie to. XX wiek, to jest wiek totalitaryzmów, strasznych totalitaryzmów, jakkolwiek masowe mordy były i wcześniej. Ale tutaj tak sobie pomyślałem, chociażby Ormianie. 1915 rok wiosna zaczyna się mordowanie Ormian, miliony. Później Sowieci. Miliony i Niemcy. Miliony. Miliony. Wyrafinowany, udoskonalony sposób mordowania. Może jest, nie jesteśmy aż tak wyczuleni w tej chwili, bo każdy film, jeżeli jest bez mordowania, to jest słaby film. I ludzie, Coraz bardziej są nieczuli na drugiego człowieka, coraz bardziej egoistyczni. Gdy budowaliśmy, zaplanowaliśmy, wybudować ten kościół, wotum wdzięczności za świętego Jana Pawła II, gdy przyszedł ten obraz z jego kaplicy, wiemy już jak to było, to właśnie przyszła ta myśl. Nikt nie pamięta, czy nie pamięta się w Polsce, jakoś nie mówi się o tym, o tych wszystkich bohaterach, którzy oddawali życie za drugiego, byli tak odważni, rzeczywiście miłowali miły bliźniego jak siebie samego, każdego człowieka. Szanować każdego człowieka, niezależnie od rasy, religii, statusu. Od posiadania. To było coś strasznego. Ja tylko znam trochę z literatury, z filmów. Gdy patrzę teraz, jak mordują, to mówię: niczego się nie nauczyliśmy ludzkości. I właśnie wtedy przyszło dać dobry przykład po verba docent exempla trahunt. Słowa pouczają, pociągają przykłady. I dlaczegoż by tego nie zrobić? Nazwiska. Nazwiska tych, którzy ratowali po to, żeby uczyć się miłości bliźniego. Przykłady pociągają. Przykłady pociągają. Pokazać, ci ludzie żyli na tej ziemi, ci ludzie Mimo wszystko pomagali. Szukałem, myślałem jak to zrobić, odnalazłem panią Zofię Poraj Wybranowską w Montrealu. Ta pani znalazła, szukała nazwisk. Zdobyłem tylko dwa egzemplarze książki, którą wydała. Ale później byłem Jedn, jeden z pobytów u księdza biskupa Antoniego Pacyfika-Dydycza w Drohiczynie, w pięknym Drohiczynie. Witamy Panie Ministrze, może bliżej, o tu jest jeszcze miejsce. Bardzo prosimy. Tak, to jest też sprawca tego wszystkiego, tak, tego, do, dobry sprawca, tak. Otóż, ja wtedy zdobyłem tą książkę, mówię, Jadę do księdza biskupa, a z księdzem biskupem mówimy na różne tematy, co robimy, co jak, z innymi też. I tam akurat był taki jeden ksiądz, uśmiechał się, Paweł Rytel-Andrianik. Byliśmy, może to była kawa już, czy herbata, nie wiem, co to było. I mówię o tym, mówię, mam nazwiska i zrobimy taką kaplicę, wypiszemy te nazwiska, a on mówi... No proszę ojca, to trzeba zbadać, bo to w tej literaturze różne rzeczy są i mogę tak jeden przepisuje, drugi cytuje i tak dalej i, i mogą być błędy. Ja wtedy powiedziałem, a to może ksiądz by się tym, jak ksiądz tak uczy, studiował i w Rzymie i, i, i w Izraelu i gdzieś w Anglii, no to może ksiądz, może ksiądz by to, tak sobie strzeliłem, a on mówi, jeżeli ksiądz biskup każe, a ksiądz biskup mówi, no oczywiście, jak ksiądz to robi. I tak się zaczęła współpraca z księdzem Pawłem. Tak, no później zaczął uczyć w naszej uczelni, no ale niestety teraz byś biskupi mu zabronili. Czy nie tak? Nie, nie kochani, celowo tak prowokuje, celowo tak prowokuje, został rzecznikiem episkopatu i powiedzieli, no musi się tylko tym zajmować. No, mam nadzieję, że nie na zawsze przestał uczyć. Może czegoś nauczy. W każdym razie dobrego. W każdym razie tak się zaczęła współpraca, tak się zaczęła współpraca, szukanie nazwisk, zwrócenie się do słuchaczy radia Maryja, ciągłe komunikaty, prośby, piszcie, mówcie, telefonujcie. Ksiądz profesor to zorganizował, a ja mówiłem. Nie tylko ja, bo ojcowie mówili, przepraszam, no już ja, tak, ale też nagrałem taki zwiastun, może ktoś to słyszał. I to była odpowiedź, niesamowita odpowiedź tysięcy ludzi. Tysięcy ludzi. Później badanie tego wszystkiego, no ale trzeba było na to mieć pieniądze też. Bo skąd wziąć pieniądze? Z rządu Przecież bym nie dostał, gdzie by tam, gdzie znaleźć kogoś bogatego, też nie, jak. Ksiądz biskup kogoś miał. Najpierw ktoś wspomógł, to był początek, a później no, zaczęliśmy szukać pieniędzy i mogę powiedzieć tyle, że dostaliśmy jeden raz, ale już od tego rządu, nie poprzedniego, dostaliśmy jeden raz, wygraliśmy konkurs, na chyba y, szerzenie dobrego imienia, czy jak ktoś nazywał Pol Polaków, wygraliśmy ten konkurs, dostaliśmy 200 tysięcy. Ktoś powie, że to jest bardzo dużo. Pewno dla jednego to byłoby bardzo dużo, ale na takie dzieło to co jest niewiele. Ale raban powstał taki, jakby im nie zależało na tym naprawdę. Y, Ryzyk dostał 200 tysięcy. Pamiętacie, to jest młodzież. Ten ryzyk jeździ Maybachem, ryzyk jeździ lata helikopterem. I tak, ale to tak się budzi nienawiść. I ta każda nienawiść ma, wypływa z tego zabijania. Można zabić nie tylko odebrać życie, ale odebrać życie w sferze publicznej, może o to właśnie chodzi. Przekreślić kogoś, żeby ludzie zabijali się nawzajem, obrzucali się złymi słowami, żeby tak się nawzajem kamienowali. Tak. W każdym razie to było. Ja mogę powiedzieć, że dotąd tak spodliczyłem sobie wczoraj. Myśmy wydali na, tylko na te badania, na te badania tylko, to zaczęło się w 2012 roku. Wydaliśmy. Nie będę mówił takich końcówek, ale prawie 950 tysięcy. Także nawet te 200 tysięcy dziękujemy bardzo. Ale to nie jest tyle, ile myśmy wydali tylko na badania. Prywatna grupa ludzi. Trzeba by chyba jakoś to zrobić, że jakoś tak instytucjonalnie szukać tego. W Polsce nie są. Yy, Uwiecznieni ci ludzie. Nie ma tego. A kto nie pamięta przeszłości, nie ma przyszłości. To nie tylko, bo to też trzeba powiedzieć to nie tylko te badania, ale sama kaplica ile ona kosztowała to jest parę milionów złotych. A dlaczego o tym mówię? Bo słuchają nas też inni. I właśnie to, odpowiedzialność wielu ludzi. Jest tylu ludzi odpowiedzialnych, tylu ludzi pragnących dobra, budować to Królestwo Boże. Sprawiedliwość, miłość, pokój. I dzięki temu powstają i takie rzeczy. I to tylko ma przyszłość. Tylko to ma przyszłość. Miłu i bliźniego jak siebie samego. Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.